przejrzałem sporo wywiadów z tobą. Tak dużo tego nie ma też, nie? No dlatego to nie było duże, długie zajęcie. Przeczytałem nasz wywiad ostatni po prostu. A to się, tym bardziej mi to schlebia, że u mnie chętnie o tym rozmawiasz. Czy ty brałeś kiedyś udział w bójce? Ale nie jako widz, bileter, tylko napierdalałeś się. Mówiąc waszym językiem. Ze czasów takich dwudziestoparoletnich to zdarzało mi się tak. Naprawdę? Ale takich nie jakieś takie duże awantury, jakieś takie pubowe, jakieś niesnaski. Ale co, i ty się na przykład umiesz? Bo ja się nigdy nie biłem. Nie umiem, ale taki odważny byłem zawsze. I to się jak kończyło? Różnie, no. Straciłem półtora zęba, straciłem tu kawałek, tu pół. Miałem nos dwa razy złamany. No, teraz chrapię przez to. Co robi? Chrapię teraz przez to. A, chrapisz. Nie, to, tego nie słyszałem jeszcze. Chrapię. No, chrapiesz. I zrobiłem sobie jakąś taki zabieg na chrapanie. I okazało się, że to nie nos, który okazuje się teraz, że jednak to też był nos, tylko mi w gardło zrobili mi laserem, wycięli mi podniebienie. Kumasz to? Jezu. Wycięli mi podniebienie taki, i teraz takiego deep throata mi zrobili. I teraz już jakby nie chrapię. Ustami. Chrapię nosem teraz. Operacja udana! Operacja udana. Słuchaj, ja staram się, żeby ten program się zmieniał za każdym razem i wprowadziłem w tym sezonie, wymyśliłem taką akcję, że która jest nowa i która jest właśnie, nie ma żadnego limitu także budżetowego, że spełniamy marzenia. Mhm. I chciałbym naprawdę spełnić twoje marzenie, tylko chcę, żebyś się dobrze zastanowił, wybrał i ja to zrobię. Masz jakieś marzenie? Ciekawie, że to pytasz, bo ja zawsze mam swoje marzenie zapisane w kieszeni. Zawsze mam. Mówisz poważnie? Tak, bo to jest taka moja afirmacja. XS jest moją afirmacją, tak samo moje marzenie. A masz przy sobie? No mam, zawsze mam. No to, ale... to ja bardzo chętnie zobaczymy, czy się uda. Moje marzenie obecne, to chciałbym piosenkę pana Podsiadło o małomiasteczkowym zagraną na dudach, bym chciał najbardziej usłyszeć. Prosimy! Naprawdę było widać, że się wzruszyłeś. Mówiłem ci, skąd że kiedyś... wiedziałeś? Obiecałem od paru lat, że będzie Duda w programie. Znaczy Dudy! Że będą Dudy w programie. Ale... Dziękuję ci, nie, bardzo to, dziękuję. Żebyś wiedział, Kasia od lat prosiła o to, żeby ci to zrobić. Ach, no to powiedziała... To Kasiu, to tobie dziękuję. Kasia powiedziała dwie rzeczy. Podsiadło, nie podsiadło, tylko podniebienie i to. Mhm. I zrobiliśmy.